Zaprasza. Wydawnictwo Odeswa przedstawia książkę Michała Kubackiego pod tytułem Kyna. Czyta: Weronika musiał. Rozdział pierwszy. Salon fryzjerski znajdował się na szczycie wzgórza Maswell Hill w Londynie. W narożniku stylowego, edwardiańskiego domu, przy ulicy otoczonej dwoma rzędami pięknie utrzymanych niemal identycznych budynków. Witryna zakładu sprawiała wrażenie, jakby czas od stu lat zatrzymał się tu w miejscu. W gablocie wystawione były flakony z kolorowego szkła, żelazka marcelowskie, starodawne brzytwy, rogowe grzebienie i pudełka z pomadami. Napis wymalowany na szybach złotą farbą głosił. Eleganckie fryzury dla pań i panów. Ulica była spokojna. Nieliczni przechodnie kierowali się w stronę pobliskich kawiarni. Zbliżała się pora lunchu. Tęgawy mężczyzna w garniturze z czarnym neseserem w ręku zatrzymał się przed drzwiami i przez moment oglądał wnętrze. Wyjął telefon, sprawdził jeszcze raz notatkę w kalendarzu i w końcu po chwili wahania wszedł do środka. Pomieszczenie nie odbiegało stylem od tego, co prezentowała zewnętrzna gablota. Sprzęty, wszystkie w doskonałym stanie, pochodziły z początku poprzedniego stulecia. Dwa masywne fotele fryzjerskie z chromowanej stali z siedzeniami i oparciami ze skóry barwionej na ciemnozielony kolor stały naprzeciw dębowej konsolety, nad którą wisiały dwa lustra w zdobionych posrebrzanych ramach. Drobna kobieta o kruczo czarnych włosach, stojąca za drewnianym pulpitem pisarskim, podniosła wzrok z nadbrulionu. Dzień dobry, czy przychodzi pan na umówioną wizytę? Tak, nazywam się Williams. Paul Williams? Oczywiście. Dzwonił pan w zeszłym tygodniu. Bardzo mi miło, jestem. Kyna Green. Proszę do środka. Mężczyzna nerwowym gestem przeczesał pasek krótkich włosów otaczający rozległą łysinę. Jak pani widzi? Niezbyt miałaby pani z czym w tej chwili pracować. W każdym razie gdyby chodziło o zrobienie naprawdę eleganckiej fryzury. Zaczął nieśmiało. Kyna odpowiedziała uśmiechem. Paul poczuł się nieco pewniej. Polecił mi panią mój przyjaciel. Twierdzi, że udało się pani w krótkim czasie osiągnąć efekty zupełnie. Hmm, niezwykłe. Byłem zszokowany tym, jak bardzo poprawił się jego wygląd. Wie pan, odpowiednie przycięcie i wymodelowanie może rzeczywiście bardzo pomóc optycznie, odparła Kyna. Przycięcie? Will miał na głowie siedem włosów, jeśli się nie pomyliłem w liczeniu. A teraz? Maczu prynę jak trzydziestolatek, odparł mężczyzna podniesionym głosem. Nie chciał mi zdradzić szczegółów, poza tym, że zabieg nie jest tani. Ale na to jestem przygotowany. Rozumiem, odparła Kena. Wiem już, o co panu chodzi. Zacznijmy od najważniejszego. Jeśli zdecyduje się panu pomóc, oczekuję, że nie będzie pan nikomu o tym mówił. Gdyby chciał pan polecić komuś moje usługi, bezwzględnie proszę o to, by najpierw zapytał mnie pan o pozwolenie. Paul Williams przytaknął bez wielkiego przekonania. Być może wydaje się to panu dziwne, ale proszę mi wierzyć, jest to równie ważne dla pana, jak dla mnie. Konsekwencje niedyskrecji mogą być nieprzyjemne. Dziękuję za ostrzeżenie. Will już mi o tym wspominał. Przemyślałem to i jestem zdecydowany. Jeśli pani pozwoli, oto gotówka. Mężczyzna otworzył swój neseser na stojącym w kącie stoliku. W środku znajdowało się kilka grubych plików dwudziestofuntowych banknotów. Uwagę kobiety przykuła teczka na dokumenty z dużym czarno-złotym herbem, na tarcze którego osiem złotych błyskawic zbiegało się w jednym punkcie. Rozpoznała w nim herb gminy Haringey. Kena podeszła do drzwi i przekręciła zamek. Zmieniła napis na drzwiach z otwarte na zamknięte. Po chwili pieniądze znalazły się w równie staromodnej, co wzbudzającej zaufanie kasie pancernej. Marynarka Pola zawisła na wieszaku. Jego telefon spoczął w ciężkiej metalowej kasecie, a on sam siedział w jednym z ciemnozielonych foteli, okryty ciemną peleryną. Fotel był niesłychanie wygodny. Pol odczytał znajdującą się w podnóżku tabliczkę: Tio, A. Kacz, Chicago 1920. Pomimo dość sztywnego przebiegu rozmowy, czuł się teraz odprężony. W głosie tej kobiety było coś ciepłego i uspokajającego. Promieniowała energią. Widział w lustrze jej odbicie. Dopiero teraz zwrócił uwagę na delikatną urodę, zwłaszcza piękne, kasztanowe oczy. Z wyglądu nie mogła mieć więcej niż trzydzieści lat. Przygotowywała się do zabiegu, mieszając coś w niewielkiej, glinianej miseczce. Paul zauważył wiszący na ścianie ręcznie wykaligrafowany certyfikat z pożółkłego papieru. Z tej odległości mógł tylko odczytać trzy największe linie. Académie du Coiffure, Le Gros de Roumanie. AD 1773. To pani dyplom? Zażartował. Oczywiście, że tak, odparła Kyna, nie przerywając pracy. Proszę położyć głowę na oparciu, tutaj. Świetnie. Najpierw musimy pozbyć się wszystkich włosów. Chodzi o to, żeby były równej długości, gdy już zaczną rosnąć. Jest pan gotowy? Pol kiwnął głową. Zobaczył, że Kyna podchodzi do niego z dziwnym narzędziem, wyglądającym jak jakiś wczesny prototyp noża. Sierpowate ostrze wykonane było z brązu. Położyła je na konsoletę i zaczęła mu wcierać we włosy oleistą maść, pachnącą oszałamiająco ziołami. Poczuł przyjemne mrowienie w całej głowie. Maść musiała mieć działanie znieczulające, bo pomimo przerażającego odgłosu, jakie wydawało ostrze zeskrobujące włosy z jego głowy, czuł tylko lekkie łaskotanie. Zamknął oczy. I zaczął pogrążać się w przyjemnym letargu. "Halo, Pol, Proszę nie zasypiać." powiedziała do niego z uśmiechem Kyna. "To dopiero początek. Przygotowaliśmy grunt. Czas na właściwy zabieg. Teraz może być trochę dziwnie, ale cokolwiek by się nie działo, nie ruszaj się z fotela." Pol zobaczył w jej ręku glinianą miseczkę, nad którą wcześniej pracowała. Jej zawartość pachniała mniej przyjemnie niż maść. Było w tej woni coś bagnistego, zwierzęcego. W pierwszej chwili wyczuł szorstkość mokrego piasku, ale natychmiast zapomniał o tym. Przeszyło go uczucie, którego nie potrafił z niczym porównać. Było to coś jak prąd elektryczny przenikający go od czubka głowy aż do ramion. Nie było bolesne, ale poprzez samą swoją intensywność i brutalność zdecydowanie nieprzyjemne. Poczuł falę mdłości, ale stłumił ją w sobie. To tylko chwila, myślał, zaciskając zęby. Przejdę to i za kilka tygodni będę znów sobą, takim, jakim zawsze powinienem być. Widział jej drobne, zgrabne ręce wcierające kolejną warstwę mikstury. Ledwie utrzymywał się w krześle, trząsł się potwornie. Przestał zupełnie rejestrować to, co się wokół niego działo. Pol, już prawie koniec usłyszał gdzieś z oddali. Teraz będziesz się mógł odprężyć. Poczuł, że coś miękkiego i ciężkiego otacza jego głowę. Kątem oka wychwycił w lustrze coś w rodzaju sędziowskiej peruki. Ciepło było przyjemne, promieniowanie przenikające jego głowę, mózg zaczęło słabnąć, unosić się, aż w końcu ograniczyło się już tylko do skóry głowy. Czuł, że jest całkowicie mokry, spocony na całym ciele, ale było mu wszystko jedno. Kena nacisnęła jedną z dźwigni w podstawie fotela. Mechanizm bezgłośnie obniżył oparcie. Klient z głową i oczami osłoniętymi kompresem zapadał w drzemkę. Szybko umyła ręce, podniosła z konsolety niewielkie naczynie i przez niskie drzwi przeszła do pomieszczenia na zapleczu. Pokój tonął w półmroku, rozświetlanym przez jedno niewielkie okienko. Centralne miejsce zajmował ogromny stół roboczy z pociemniałego ze starości drewna. Przy ścianach znajdowały się regały z książkami w skórzanych oprawach oraz półki z narzędziami i przyborami naukowymi. Również i tutaj próżno było szukać urządzenia mającego mniej niż kilkadziesiąt lat. Kena włączyła światło. Nad stołem zajaśniała lampa żarowa Edisona. Na blacie, na stojakach przypominających nieco pale służące do palenia czarownic, umocowanych było siedem sporej wielkości drewnianych lalek. Sześć było ubranych w starannie skrojone garnitury. Nosiły też doskonale ułożone fryzury z ludzkich włosów. Siódma lalka nie miała jeszcze ubrania i świeciła okrągłą, łysą główką. Kyna położyła na stole fragment rękawa z marynarki Pola. Trzymała w ręku nożyczki, które zatańczyły w jej palcach z nadludzką prędkością. Po chwili w miejscu nożyczek znalazła się igła z nitką. Po kilku minutach ubranie było gotowe. Pasowało idealnie. Figurka nabrała kształtem podobieństwa do pierwowzoru. Kyna zdjęła je jednak i odłożyła na bok. Przesunęła do figurki przyniesione ze sobą naczynie. W naczyniu? Znajdowały się włosy pola wymieszane z zieloną ziołową maścią. Kyna wzięła niewielką część mieszaniny i zaczęła oklejać drewnianą głowę. Kiedy skończyła, małym pędzelkiem wyrównała linię włosów, nadała im odpowiednią formę. Przyszedł czas na najważniejszą część procedury. Podeszła do uchylonych drzwi, upewniła się, że klient nadal drzemie. Sprawdziła, czy nikt nie stoi za drzwiami i oknami zakładu. Zajęła miejsce przy stole. Uniosła ręce nad drewnianą figurką i zaczęła cichą, melodyjną recytację w pradawnym języku, w którym brzmienie słów, melodia i rytm współgrały na równych prawach. Promień błękitnego światła wydobywający się z okolicy jej splotu słonecznego ruszył w stronę figurki. Zachowywał się jak strumyk wody, spływający po skale. Światło nie poruszało się w linii prostej, ale unosiło się i opadało, tak jakby płynęło w niewidzialnych wyżłobieniach. Drugi strumień światła, nieco większy, popłynął w stronę drzwi. I dalej, w kierunku śpiącego na fotelu mężczyzny. Kena trzymała figurkę w lewej ręce, prawą obmywała resztki zielonej maści. Włosy były teraz wrośnięte w strukturę drewna, nabrały koloru i naturalnego blasku. W ręku fryzjerki znów zatańczyły nożyczki. Po chwili fryzura rzeczywiście zasługiwała na miano eleganckiej. Kiedy zapinała miniaturową, idealnie skrojoną marynarkę. Zauważyła niepokojący drobiazg niewielkie, ciemne odbarwienie na figurce na wysokości wątroby. Była pewna, że drewno, którego użyła, było idealnie zdrowe. Sprawdziła je kilkukrotnie w trakcie pracy, bo każda skaza mogła okazać się zabójcza dla pierwowzoru. A więc skaza musiała pochodzić od pola. Delikatnie przesunęła palcami po figurce. Tak, była już pewna. Fragment drewna pod odbarwieniem zaczynał gnić. Kena spojrzała na śpiącego klienta. Czy już o tym wiedział? Niemożliwe. Gdyby wiedział, nie zawracałby sobie głowy takimi drobiazgami jak normalna i naturalna w jego wieku łysina. Góz musiał być wystarczająco zaawansowany, by spowodować tak mocny sygnał. Ale jeszcze nie na tyle, by wywołać jakiekolwiek objawy. Pol z pewnością miał przed sobą wiele miesięcy, jeśli nie lat. Kena potrzebowała tylko kilku tygodni na zrealizowanie swojego zamierzenia. Tyle tylko, że Paul musiał nadal pełnić swoją funkcję w Radzie Gminy. Intensywne leczenie wyłączyłoby go z pracy i pokrzyżowało skomplikowany plan. A więc, nie powinna mu nic mówić. Wystarczyło rzucić drobny czar blokujący ból. W końcu, po zakończeniu misji czekały ją kłopotliwe i męczące procedury rozprzęgania. To, że jeden z obiektów zniknie ze sceny, w dodatku w tak naturalny sposób. Właściwie było szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Podeszła do fotela, uniosła ręce nad mężczyzną. Ile źródeł zostało zniszczonych mocą jego decyzji? Ile terenów straciły członkinie kręgu przez takich jak on? I cóż z tego, że nie miał on o tym najmniejszego pojęcia? Opuściła ręce. Nie była zdolna do takiego aktu obojętności. Nie potrafiła nienawidzić ludzi. Wróciła do warsztatu. Sięgnęła po kryształową karawkę z wodą, napiła się. Poczuła przypływ energii. Potrzebowała jej. Leczenie śmiertelnej choroby to było zupełnie coś innego niż drobne zabiegi kosmetyczne. Uniosła ręce i rozpoczęła zaklęcie. Halo, Pol, obudź się, chcę ci coś pokazać. Pol powoli zaczął przypominać sobie, gdzie się znajduje. Zobaczył pochylającą się nad nim przepiękną młodą kobietę. Keira. Karen kyna oparcie fotela fenomenalnie miękkie zaczęło się podnosić. Zobaczył swoją twarz w lustrze. Na pierwszy rzut oka nic się nie zmieniło. Może poza głęboko zrelaksowanym wyrazem twarzy. Ale przecież właśnie obudził się z przyjemnego snu. Całą jego głowę pokrywał mocny, gęsty meszek. Włosy i to takie, jakie miał 30 lat temu. Ciemne, grube i własne. Za kilka tygodni nie będzie pamiętał, że kiedyś ich nie miał. Dziękuję, wykrztusił wzruszony. Dziękuję z całego serca. Nie potrafię nawet pani wytłumaczyć, jakie to było dla mnie ważne, ani dlaczego. Oczywiście odparła Kyna. Daję ci na nie dożywotnią gwarancję. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Zabieg ma pewien skutek uboczny. Tak. Przez jego twarz przebiegł niepokój. Nie bój się, to nic złego. Właściwie będziesz zadowolony. W najbliższych tygodniach poczujesz duży przypływ hmm, sił witalnych. To jest normalny efekt. Twarz pola poczerwieniała nieco. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żebyś z tego nie skorzystał. Chcę ci tylko powiedzieć, żebyś pamiętał, że niezależnie od tego, jak doskonale się poczujesz, twoje serce wciąż ma 60 lat. Kiedy Pol wyszedł, stanęła przed lustrem i spojrzała na siebie krytycznym okiem. Przypomniała sobie jego niezgrabny dowcip. Zasugerować, że mogła mieć 250 lat? Co za drań! Ha, gdyby tylko wiedział, o ile stuleci ją odmłodził. Kina zdecydowała więc w końcu, że potraktuje to jako komplement. Wróciła na zaplecze. Na stole, wokół herbu przedstawiającego osiem złotych błyskawic zbiegających się po środku tarczy, stały figurki przedstawiające komisje zezwoleń budowlane gminy Haringey. Komisja zbierała się za trzy dni. Wszystko było gotowe. Rozdział drugi. Nożyczki, złożone w 1862 roku przez Waltera Wrighta, mistrza składacza zakładów w Sheffield, dźwięczały lekko przy każdym cięciu. Delikatny czar chronił krawędzie ostrzy, a opracowane przez kynę zaklęcie utrzymywało odpowiednie napięcie w zamku. Narzędzie, idealnie zestrojone z jej ręką, posłusznie formowało linie i faktury, jakich sobie zażyczyła. Jack, ostatni klient tego dnia, był jednym z jej ulubieńców. Młody chłopak, który odwiedzał ją co miesiąc, pozwalał jej na wszystkie twórcze eksperymenty. Zawsze był zadowolony z efektu i nigdy nie miał problemów z płaceniem. Przestała na chwilę myśleć o zadaniu, które zaplanowała na wieczór i wpadła w lekki, relaksujący trans. Lubiła czasem zapomnieć o wszystkim udawać, że jest po prostu zwykłą stylistką w najzwyklejszym salonie fryzjerskim. Co za dziwny motyl powiedział nagle chłopak nigdy nie widziałem takiego gatunku. Co on tutaj robi w październiku? Kyna zauważyła owada krążącego nad jej głową. Rzeczywiście piękny. Trochę nie w porę się obudził. Za chwilę się nim zajmę. Skończyła strzyżenie. Za pomocą pędzla z delikatnego włosia oczyściła twarz i kark mężczyzny. Właśnie w tym momencie spojrzała na motyla jeszcze raz i zamarła, widząc skomplikowane wzory na jego skrzydłach. Natychmiast przywołała się do porządku. Zauważyła jednak, że młodzieniec nadal uważnie przyglądał się owadowi. Czy mogę zrobić mu zdjęcie? Zapytał. Wiesz przecież, że w moim salonie nie wolno używać telefonów. Tracimy niepowtarzalną okazję. Przysiągłbym, że nie widziałem jeszcze niczego takiego. Zwróciłaś uwagę na ubarwienie skrzydeł? Proszę cię, zrób dla mnie wyjątek. Kyna była nieubłagana. Jack wydawał się tym rozdrażniony, ale rozbroiła go uśmiechem. Umówili się na następną wizytę i po chwili była wreszcie sama. Motyl przynosił jej wiadomość Symbole na skrzydłach tylko z pozoru przypominały oczy. Były zbyt nieregularne. W rzeczywistości ten na lewym skrzydle wyobrażał harfę. Tym znakiem posługiwała się Wewila. Symbol na drugim skrzydle mieścił się w takim samym obrysie, ale był pęknięty i odbarwiony. Kena zmrużyła oczy i zobaczyła dwie splecione dłonie. Symbol pomocy. Wywołała w myślach obraz przyjaciółki. Ostatnio widziały się prawie 20 lat temu, latem w Regenspark przy fontannie w królewskich ogrodach różanych. Wewila, ruda zielonooka, roześmiana z przepięknym śpiewnym głosem, kończyła swoje krótkie wakacje w Londynie. Miała wracać do Hiszpanii, do której wyemigrowała kilka lat wcześniej. Miała na sobie zieloną sukienkę oraz naszyjnik z ognistym agatem. Gdy obraz w jej myślach stał się tak wyraźny, że niemal rzeczywisty, spróbowała nawiązać kontakt. Wezwała jej imię kilka razy, ale nie poczuła nawet najdrobniejszej reakcji. Niedobrze. Na zapleczu miała amulet z Agatu, poszła po niego i spróbowała jeszcze raz, tym razem używając kamienia do skoncentrowania przekazu, również bez skutku. Motyl siedział przed lustrem, nie miał już siły latać, tylko sporadyczne drgnienia skrzydeł mówiły, że wciąż żyje. Kyna przyjrzała się jeszcze raz jego wzorom. Patrząc z bliska, zauważyła, że linie, które wydawały się proste, skręcały się w miniaturowe znaki, prawie nieczytelne pisane jakby mdlejącą ręką. Cyfry. Wyjęła telefon z metalowej kasety, zamknęła zakład i ruszyła szybkim krokiem w kierunku domu. Prawie biegła z telefonem przy uchu. W słuchawce kilkanaście razy usłyszała sygnał. Była już gotowa się poddać, kiedy połączenie zostało odebrane. Ale usłyszała tylko odgłosy jakiegoś wnętrza, kroki, oddalone rozmowy. Halo? Wewila? To ja, kyna, Zaczęła z niepokojem. K-na? — Wi, co się z tobą dzieje? Gdzie jesteś? Muszę zaczerpnąć na tych miast stacja wiktoria. Kyna nie miała czasu się przebierać. Jej zielone kawasaki Z650 z 1977 roku stało pod domem. Wskoczyła na nie tak, jak stała, bez kasków w sukience i lekkiej skórzanej kurtce. Było już całkiem ciemno, wiał zimny wilgotny wiatr. Już po kilku sekundach jazdy wiedziała, że jest zdecydowanie za późna pora roku na jazdę bez kombinezonu. Rzuciła rozgrzewające zaklęcie i stworzyła kamuflaż. Wolała nie wzbudzać sensacji swoim nieodpowiednim strojem. Przekleła teraz swoją chwilę słabości i nieplanowany zabieg wcześniej tego dnia. Zużyła na to mnóstwo mocy, a teraz musiała się liczyć z każdą jej odrobiną. Motocykl był przez nią magicznie zestrojony, pomijając minimalne zużycie paliwa i zwiększenie mocy silnika, maszyna fenomenalnie trzymała się drogi. Można ją było prowadzić dwoma palcami. Wieczorny ruch gęstniał z każdą chwilą. Jak szalona przedzierała się pomiędzy furgonetkami budowlańców, autobusami i czarnymi taksówkami. Kierowcy przecierali oczy ze zdumienia, kiedy przed maską migał im z ogromną prędkością dziwaczny rozmyty cień. Kolorowe światła londyńskich ulic zlewały się w wirujące wstęgi prowadziła daleko poza krawędzią ryzyka. Trasę, którą normalnie o tej porze pokonuje się w czterdzieści minut, przejechała w niecałe siedem. Przed wejściem do stacji stał żółto-zielony ambulans. Sanitariusze wyładowywali nosze. Kyna rzuciła się biegiem, żeby ich uprzedzić. Dworzec Wiktorii jest ogromny, ale Kyna wiedziała, gdzie szukać przyjaciółki. Miejsce jej ukochanego źródła, zniszczonego stulecia temu, zawsze ją przyciągało. Przeciskała się przez tłum, mijając sklepy i kawiarnie, zajmujące całą północną ścianę stacji. Już z daleka zobaczyła zbiegowisko. Dwóch policjantów pochylało się nad ławką. Otaczał ich rosnący tłumek gapiów. Widzieliście to? Włosy! Posiwiały jej włosy! Teraz, w tej chwili! Emocjonował się ktoś w tłumie. Kyna zauważyła kilku gapiów wyciągających ręce z telefonami komórkowymi rejestrującymi wydarzenie. Opanowała już emocje, na zimno skalkulowała ryzyko i wydatek mocy. Cicho wypowiedziała zaklęcie. Zamknęła dłoń, a gdy ją otwarła, wyskoczył z niej niewielki, metalicznie błyszczący świerszcz. Spadł na podłogę, wydając taki odgłos, jak upuszczona blaszana zabawka, i odbił się natychmiast w stronę zbiegowiska. Pomimo zgiełku panującego na stacji, Kena wychwyciła jego delikatne brzęczenie. Zobaczyła też iskry rosnące powoli przy jego skrzydłach. Co jest! Mój telefon się zepsuł! Cholera, ale parzy! Mój też au, pali się! Telefony iskrzyły i dymiły, kilka osób w przerażeniu ciskało je na podłogę. Teraz jednak reszta gapiów patrzyła na tamtych z wyrzutem, odsuwając ich na brzeg zbiegowiska. Jak tak można? Człowiek umiera, a wy robicie zdjęcia? Patrzcie, co się z nią dzieje. To musi być jakieś promieniowanie, lepiej stąd odejść. Kena była już przy ławce. Po zdarzeniu z telefonami tłum nagle zaczął topnieć. Policjanci też cofnęli się kilka kroków, nerwowo komunikując się z kimś przez krótkowalówki. To moja koleżanka, cierpi na cukrzycę, mam dla niej zastrzyk, powiedziała do nich, gdy próbowali ją zatrzymać. Policjanci stanęli niepewnie, ale chyba perspektywa szybkiego rozwiązania tej dziwnej sytuacji okazała się zbyt atrakcyjna, by jej nie przyjąć. Panowie, potrzebuję trochę miejsca i spokoju. Widziałam pogotowie, pomóżcie im się tu przedostać. Zrobiło się wokół nich pusto. Kyna rzuciła się wreszcie do przyjaciółki. To był chyba ostatni moment. Tliło się w niej jeszcze życie, ale skóra i włosy zaczynały już gwałtownie zmieniać się, zdradzając swój prawdziwy wiek. Wewila, jestem przy tobie, dam ci odrobinę mocy, ale ostrożnie, jesteśmy wśród ludzi, a i ja jestem na wyczerpaniu. Powoli. Wewila nie była w stanie odpowiedzieć, ale Kyna widziała w jej oczach, że ma świadomość tego, co się dzieje. Roztoczyła lekki kamuflaż wokół ławki i złączyła swoją dłoń z dłonią umierającej. Poczuła uderzenie, jakby zetknęła się z kosmiczną próżnią, która chce ją całą wciągnąć na zewnątrz. Natychmiast spróbowała przymknąć otwarty kanał, pociemniało jej w oczach, upadła na kolana przy aluminiowej ławce, na której leżała jej przyjaciółka. Ból, jakby ktoś wyrywał jej żywe tkanki ciała, wreszcie zelszał. Wróciła ostrość wzroku. Wewila znów wyglądała jak trzydziestokilkuletnia kobieta. Niezwykle chuda z chorobliwie zapadniętymi oczami i pobladłą twarzą, tonącą w burzy potarganych rudych włosów. Przestań, to musi ci wystarczyć, wyszeptała kyna. Więcej nie mogę ci teraz dać. Musimy się szybko stąd ruszać. Podniosła przyjaciółkę, która, chociaż odzyskała nieco siłę była zupełnie zdezorientowana. Miała przy sobie tylko jeden bagaż, ciężki pękaty plecak. Kyna założyła go na siebie. Sanitariusze musieli zbłądzić na dworcu. Dopiero teraz przedzierali się w ich stronę, prowadzeni przez dwóch policjantów. Kyna porwała we wile w przeciwnym kierunku. Na szczęście wieczorny szczyt pozwolił im zgubić się w tłumie. Kyna prowadziła ją pewnie w stronę zachodniego wyjścia ze stacji. Po chwili były już na zewnątrz. Czuła, że nie jest w stanie od razu wsiąść na motocykl, zwłaszcza z ledwie trzymającą się na nogach pasażerką. Przespacerowały się wokół ciemnego, ponurego skweru, zwanego przewrotnie ogrodami Grovenor. Po tylu stuleciach wciąż je czułam, wiesz? Chyba tylko dzięki temu przeżyłam, odezwała się po długim milczeniu Wewila. Gdy byłam już na samym dnie, kiedy myślałam, że to koniec, poczułam słaby strumień mocy. Moje źródło żegnało się ze mną. Ruch na ulicy uspokajał się powoli. Kyna zdecydowała, że mogą wreszcie wracać. Oddała plecak we wili. Nie czuła się na siłach, żeby tworzyć kamuflaż. Wsiadły na motocykl bez kasków, licząc na to, że nikt nie zwróci na nie uwagi. Wyjeżdżały z Wiktorii przez plątaninę objazdów. Cały kwartał miasta był w budowie. Większość starych budynków wyburzono, w ich miejscu stały na razie koszmarne betonowe szkielety. Jechały wolno. Kyna słyszała, jak jej przyjaciółka cicho płacze. Postanowiła zrobić jej niespodziankę. Skręciła w boczną uliczkę i zatrzymała się naprzeciwko teatru Victoria Palace. Poczuła uścisk na ramieniu, gdy tamta dostrzegła rzeźbę wieńczącą kopułę teatru. – Anna wróciła – wyszeptała Wewila. – Czy to oryginał? – Nie, to kopia, ale pomyślałam, że i tak cię ucieszy. Ktoś jeszcze o niej pamięta w tych szalonych czasach. Kena przypomniała sobie, jak całe stulecie temu wila zabrała ją niemalże siłą na występ Anny Pawłowej. Była zafascynowana tą tancerką od dawna i miała chyba swój udział w sprowadzeniu jej na stałe do Londynu. Tak długo opowiadała o magii jej sztuki baletowej, że wreszcie poszły zobaczyć słynną prima balerinę. Umierający łabędź w jej wykonaniu to był dla Kyny punkt zwrotny. Od tego momentu nie umiała już myśleć źle o ludziach. Istoty, zdolne do takiej wrażliwości, nie zasługiwały na los, który szykowała dla nich gałąź wierzby. Następnego dnia zerwała wszystkie więzy z tym stowarzyszeniem, a w kolejnych dziesięcioleciach starała się w miarę możliwości krzyżować ich plany. Wewila uspokoiła się nieco. Pojechały na Maswell Hill już w normalnym tempie, trzęsąc się z zimna i zmęczenia. Dojechały wreszcie na First Avenue nr 6. Kyna zaparkowała motocykl pod oknem. Weszły do pokoju dziennego, witane przez Apame i Berenikę, które głośnym miauczeniem domagały się spóźnionej kolacji. Wewila usiadła na wielkiej, skórzanej kanapie przy kominku. – Przygotuję ci łóżko i ręcznik. Za chwilę będziesz mogła się wykąpać i położyć. Najpierw musisz coś zjeść – powiedziała Kyna. Wyszła do kuchni, po chwili przyniosła kawałek ciasta cytrynowego i szklankę mleka. Postawiła to przed wewilą i pobiegła schodami na piętro, gdzie znajdowały się sypialnie. Gdy wróciła na dół, zastała przyjaciółkę uśpioną na kanapie, z nogami na podłodze przykrytą niedbale kocem. Berenike leżała na jej boku, mrucząc głośno. A Pama spała na plecaku. Kawałek ciasta był nadgryziony. Kyna rzuciła okiem na stół, na którym czekały na nią od rana papiery i amulety, którymi musiała się zająć. Zaczynała się dla niej pracowita noc, a w jej głowie kłębiło się mnóstwo pytań. Rozdział trzeci. Poranek był słoneczny. Promienie światła wpadające do sypialni przez witraż w górnym panelu okna, wypełniały pomieszczenie zielenią. Kna z upodobaniem wodziła wzrokiem po fantazyjnych splotach łodek i liści, pieczołowicie wykonanych w warsztacie Morisa według projektu Edwarda Bonjonsa. Leżała w łóżku i wspominała. Artysta stworzył dla niej witraż prawie za bezcen, za maleńką fiolkę eliksiru, którym chciał sobie zjednać jakąś swoją modelkę. Kyna, która znała dobrze jego żonę, postanowiła dać mu przy tej okazji nauczkę. Czar był mocniejszy, niż net mógł się spodziewać. Porażona nim muza nie tylko zakochała się bez pamięci, ale wymyśliła sobie, że korzystając z fortuny jej papy, uciekną i zamieszkają razem na jednej z greckich wysp. Sprawa zakończyła się próbą samobójstwa przy użyciu laudanum, piekielną awanturą nad Regenskanal, tarzeniem po ziemi i skandalem, od którego zatrząsł się cały Londyn. Wszystko to z ogromną korzyścią dla sztuki. Edward nabrał pokory, oddalił kochankę, a stratę rekompensował sobie przez resztę życia, umieszczając jej zupełnie zjawiskowe podobizny na swoich dziełach. Z tych dzieł przez kolejne 140 lat Kyna spijała smakowite osady mocy. Dzięki zjawisku retencji, zatrzymywania mocy w wytworach ludzkich rąk, potrafiła przetrwać trudne okresy, gdy była odcięta od pierwotnych źródeł. Tego ranka retencja była ratunkiem. Wydarzenia poprzedniego wieczoru doprowadziły ją na skraj wyczerpania. Każdy wypracowany łuk, zmiana odcienia szkła w witrażu wszystko to w świetle słońca wydzielało z siebie ożywczą dawkę mocy. Promienie nieubłaganie przesuwały się jednak wzdłuż ulicy rozbłyski w oknie przygasły. Z dołu usłyszała odgłos przewracających się mebli, zerwała się z łóżka i zbiegła schodami do salonu. Wewila leżała na podłodze zaplątana w koc. Obok niej leżało rzeźbione, dębowe krzesło, pęknięte od upadku. Koty, przestraszone, uciekły pod ścianę pokoju i wycofały się w stronę kuchni. Po co to wszystko? Łukała cicho rudowłosa. Stulecia samotności, bez celu, bez nadziei. Koniec może być i tak tylko jeden, a my to jest najgorsze. My tak dobrze znamy smak tego, co tracimy. Kena podeszła do niej. Spodziewała się, że jej gość będzie w takim stanie, ale i tak widok jej trupio bladej twarzy i zapadniętych oczu otoczonych pociemniałymi kręgami ją przeraził. Wi, kochana, wstań, chwyć mnie za rękę. O, o tak, świetnie. Hop, siadaj na kanapie. Napij się, to woda z mojego źródła. Najmocniejsza, jaką w tej chwili mam. To tylko ułamek tego, czego potrzebujesz, ale to pomoże. Wewila wzięła łyk z kryształowej szklanki. Potem jeszcze jeden. Zapatrzyła się w okno. Gdybym tylko mogła to zrobić, mogłybyśmy wzlecieć jeszcze raz, tak jak kiedyś, pod niebo. W locie moc wyczerpuje się tak szybko, że nawet byśmy nie poczuły własnego końca. Spadłybyśmy na ziemię jako garstka prochu. Kena nie zwracała uwagi na te słowa. Przytrzymywała Wewile w pozycji siedzącej i podawała jej do ust szklankę. Pij, wypij jeszcze trochę. Musisz coś zjeść. Spróbuj ciasta. Sprowadzam je z drugiego końca londynu, ale jest tego warte. Robią je według starej receptury, zgodnie z zasadami sztuki. Retencja. Zaraza z tą twoją retencją, Kyna. Wybuchła Wewila. Nie chcę tak żyć. Chłeptać jakieś popłuczyny, wylizywać okruchy. Czy wiesz, co ja tam miałam? Źródło. Pierwotne, potężne, wspaniałe. Ta twoja sikawka tutaj na Maswell Hill. Śmiechu warta. Wiesz, że ja mogłam znowu latać? Zaraz mi wszystko opowiesz. Jedz. Wewila ugryzła kęs, potem drugi. Po chwili trupia bladość jej twarzy zaczęła ustępować. Przepraszam cię, Kyna. Zapłakała nagle. Uratowałaś mnie wczoraj, rzuciłaś dla mnie wszystko, dałaś mi siłę, a ja teraz... Jaka ja jestem okropna, niewdzięczna. Wewila zwinęła się na tapczenie w kłębek, szlochając coraz głośniej. Kyna przyjęła to z zadowoleniem. To znaczyło, że wracały jej siły. Położyła na stole jeszcze jeden kawałek ciasta. Włączyła ekspres do kawy i poszła pod prysznic. Wykąpana, najedzona i przebrana Wewila wreszcie zaczynała przypominać siebie. Burza rudych włosów otaczała jej jasną, piegowatą twarz, oczy odzyskały blask, w kącikach ust pojawiły się ślady uśmiechu, naszyjnik z ognistym agatem, jak kiedyś, otaczał smukłą szyję. Siedziały przy stole. Pomimo, że były już po obfitym śniadaniu, kolejną filiżankę kawy zagryzały maślanymi ciastkami. Odzyskiwanie mocy, zatrzymanej w produktach wytworzonych przez człowieka, zwiększało zapotrzebowanie na kalorie. Wywila przez chwilę wpatrywała się badawczo w kynę. Chcę jeszcze raz cię przeprosić. wierzę, że nie miałam tego wszystkiego na myśli. Jestem ci bardzo wdzięczna za to, co dla mnie zrobiłaś. Przeżyłam to kiedyś sama. Po takiej zapaści, jaką przeszłaś, to normalna reakcja. Ale powiedziałaś coś, co mnie zainteresowało. Twoje źródło daje ci taką nadwyżkę mocy, że możesz sobie pozwolić na latanie? Przez twarz rudowłosej przebiegł prawie niezauważalny grymas. Najwyraźniej nie miała ochoty zdradzać takich tajemnic. Sporadycznie. Kyna uśmiechnęła się, wstała i zaczęła sprzątać porcelanową zastawę. Poczekaj. Wiem, zasłużyłaś na moją szczerość. Tak, znalazłam pierwotne źródło. Oceniam je na jakieś 80 do 100 alfa. Wewila przerwała, obserwując, jakie wrażenie wywarła ta informacja. Wrażenie było duże. Dlaczego się z tym ukrywałaś? Wiesz, że takie rzeczy należy zgłaszać w kręgu. Planowałaś rzucić wyzwanie Rianon? W żadnym wypadku, zaprzeczyła szybko Wewila. Wiesz, że nie interesują mnie te klubowe przepychanki. Uznałam, że skoro opuściłam teren i nie jestem pod waszą ochroną, to w praktyce moje obowiązki wobec kręgu są zawieszone. Wygodnie. Kyna, przestań, przecież mnie znasz. Lubię żyć pełnią życia. Nie mogłam znieść tych wszystkich ograniczeń, dzielenia źródeł, wykłócania się o każdą odrobinę mocy, zakazów, regulacji. Dzięki temu przetrwałyśmy, nadal trwamy i możemy się bronić. Ale za jaką cenę? Kiedy ostatni raz byłaś w powietrzu, Kyna? Kiedy miałaś szansę rozkoszować się tak po prostu mocą? Bez ciągłego liczenia jednostek, bez sprawdzenia w kalendarzu, kiedy będziesz mogła znów zaczerpnąć? 200 lat temu? Ja w Sugaramurti czuję się tak, jak... Wewila przerwała nagle i zasyczała ze złości. Powiedziała o jedno słowo za wiele. Kynę przeszedł dreszcz. Sugaramurti. A więc rudowłosa wariatka posunęła się do tego. Miejsce, które każda władająca omijała szerokim łukiem, odkąd w 1610 roku młod złamał potęgę baskijskich czarownic. Skąd w ogóle przyszło ci do głowy... Żeby wybierać się tam. Pomyśl tylko Kyna. Generał Franco jako jedyny oparł się intrydze gałęzi wieżby. Kiedy czarownicy wieżby paraliżowali rząd Wielkiej Brytanii, opętywali Hitlera i Stalina szalonymi wizjami i mącili rozum Mussoliniemu, Franco ze swoimi doradcami z Opus Dei, z którymi połowa należała potajemnie do młota, wyłapywał ich i załatwiał jednego po drugim. Oczywiście dla młota wszyscy jesteśmy tacy sami. Likwidowali wszystkich władających, nawet tych, którzy byli zwierzbami w konflikcie. Kilka lat po wojnie w całym kraju nie było już nikogo, kto byłby w stanie otworzyć potężne hiszpańskie źródła. I nikt z zewnątrz raczej nie miał ochoty próbować. Nie mówisz niczego nowego. Wiem, w Hiszpanii nie ma już konkurencji, ale w jaki sposób poradziłaś sobie z młotem? Jeśli byli w stanie zlikwidować potężnych magów gałęzi wieżby, jak udało ci się tam przetrwać samotnie, bez wsparcia, nie mówiąc już o przejęciu tak potężnego źródła? Ha, to jest właśnie najlepsze. Pamiętaj, że młot, to zwykli śmiertelnicy, w Hiszpanii w czasie wojny i zaraz po niej byli bardzo silni, bo byli u szczytów władzy, mieli do dyspozycji aparat państwowy. Ale po wojnie, kiedy przestali być potrzebni, odsunięto ich na boczne tory. Śledziłam to wszystko potajemnie, ryzykując tam, gdzie wyście bały się nawet popatrzeć. Spojrzenie Keny pełne było wątpliwości i niedowierzania. Wewila westchnęła. Pamiętasz, że generał Franco miał obsesję na punkcie flamenko? A ja, tak się składa, mam kilka stuleci wiedzy na temat tej muzyki i tańca. To była moja przepustka do ich kręgów. Dzięki temu mogłam w miarę bezpiecznie obserwować rozwój wydarzeń. Widziałam, jak hiszpańska odnoga młota słabła. Starsi i doświadczeni członkowie powoli wymierali, a ich następcy byli marginalizowani, nie mieli już nic do powiedzenia. Ja jedna wiedziałam, że po śmierci Franco zostały tam cudowne bezpańskie źródła. Nie było natomiast gałęzi wieżby ani młota. Odczekałam jeszcze kilka lat, wpadając na coraz dłuższe wizyty. To prawda, nikomu o tym nie mówiłam, ale pamiętaj, że sama podejmowałam całe ryzyko. Gdyby w tym tańcu powinęła mi się noga, byłoby po mnie. Chyba miałam prawo, jako pierwsza, skorzystać potem z owoców mojej pracy. Wyraz twarzy Keny zaczął się zmieniać. Przypominały jej się drobne detale z ostatnich dziesięcioleci, które teraz to do niej dotarło. Zupełnie błędnie odczytywała. Rozumiem. Zaryzykowałaś i wygrałaś. Myślałyśmy, że w Hiszpanii w ukryciu zbierasz okruchy mocy, uganiasz się za gitarzystami flamenco i wytańcowujesz ogniste improwizacje. A ty tymczasem zestroiłaś się z największym źródłem, o jakim słyszałam i zostałaś jedną z najpotężniejszych władających. Wytłumacz mi w takim razie, co się stało, że znalazłam cię wczoraj zeschniętą jak śliwkę na dworcu Wiktorii. Na twarzy Wewili odmalował się bolesny grymas. Nie chciała o tym mówić, ale Kyna była nieubłagana. Jej piękne, kasztanowe oczy przeszywały teraz rudowłosą czarodziejkę na wylot. Wywila niechętnie zaczęła opowieść. Kilka dni temu byłam w Pampelunie. Grzebałam w archiwach Opus Dei na Uniwersytecie Nawary. Jest tam sporo wzmianek o źródłach w całej Hiszpanii, a ja przygotowuję ich dokumentację. Zbieram też ślady eksterminacji władających. Pasjonuję się tym. Nie muszę chyba mówić, że archiwa są ukryte i ściśle tajne. Nie ma do nich żadnego dostępu. Do wnętrza musiałam przeciskać się przez dziurkę od klucza. Pamiętasz jeszcze, jak to się robi? Ja ostatnio znów stałam się w tym dobra. W każdym razie szukałam czegoś, a znalazłam, jak to bywa, coś zupełnie innego. Kilka nowych dokumentów dotyczących słynnego doktora Eugenio Toralvi i jego procesu inkwizycyjnego z 1530 roku. Między nami mówiąc, naprawdę miał szczęście, że wyszedł z tego obronną ręką. Zaczytałam się. Straciłam poczucie czasu. Zrobiła się noc, kiedy postanowiłam wracać. Zanim jeszcze całkiem przeszłam przez drzwi, zderzyłam się z kimś w ciemności. Spanikowałam trochę i poczęstowałam tego kogoś zaklęciem ogłuszającym. Ku mojemu zaskoczeniu, bez problemu odbił je w moją stronę. Oberwałam tak, że nakryłam się nogami pod ścianą. Byłam akurat w pełni naładowana i przez to w nastroju do walki. Ile? Jeśli mogę spytać, potrafisz w tej chwili utrzymać? Przerwała jej opowieść Kyna. Myślę, że około 120-130 alfa. Odparła Wewila. Kyna próbowała znaleźć na jej twarzy jakiś ślad kłamstwa lub czczej przechwałki. Nie znalazła go. Jeśli to była prawda, Wewila rzeczywiście mogła rzucić wyzwanie Rianon i wygrać. Mając w sobie taką moc, dała się, się pokonać? Słuchaj dalej, odparła Wewila z niecierpliwością. Pomyślałam, że to jakiś nowy adept. Pojawiło się ostatnio w Hiszpanii sporo samołków, bo moc nie lubi długo tkwić bezczynnie w ziemi. Postanowiłam go wysądować i dać mu lekcję pokory. Ale, ponieważ obydwoje byliśmy zdezorientowani, nie znaliśmy dobrze pomieszczenia, robiliśmy więcej bałaganu dookoła niż krzywdy sobie nawzajem. Postanowiłam wyciągnąć go w powietrze. Miałam mnóstwo mocy. Byłam pewna, że samą szybkością pozbawię go sił, a potem złapię wyczerpanego. Wyleciałam przez okno nad miasto, a on nie tylko dotrzymał mi tempa, ale jeszcze puścił za mną małe tornado. Omalnie urwało mi głowy. Za nami poleciało kilka dachów. W odruchu poderwałam z ziemi jakąś furgonetkę. Rzuciłam w niego i dopiero to go na chwilę uspokoiło. Nadal myślałam, że go przetrzymam. Zaczęliśmy się okładać zaklęciami z dystansu. Nie był przygotowany na taką walkę, ale ja też nie. Wymienialiśmy zupełnie przypadkowe ciosy, jakbyśmy grali w nożyce papier i kamień. Wiem, że trafiłam go solidnie kilka razy, ale on się nie poddawał, tylko ostro się odgryzał. Poparzył mi całe plecy ognistą kulą. Diabli wzięli moją ulubioną sukienkę. Wściekłam się. Postanowiłam go wykończyć, bo przestało to być zabawne. Puściłam w niego kilka piorunów kulistych. Ostatnie dwa miały przynajmniej po dziesięć alfa każdy. Po większości władających z kręgu zostałaby tylko garść popiołu, a on, wyobraź sobie, nadal utrzymał się w powietrzu, wylądował dopiero po chwili. Ale ja też musiałam w tym momencie siadać. Rozpętała się nad nami burza. W mieście w tym czasie panował chaos. Wszędzie jeździła straż pożarna, karetki, a ja uciekałam przez noc po ulicy, półnaga z płonącymi włosami. Miałam jeszcze z dobre 10 alfa w sobie, ale byłam tak wstrząśnięta, że postanowiłam zaczerpnąć zanim zacznę ścigać go dalej. W pobliżu Pampeluny jest niewielkie dziewicze źródło. Ukradłam z ulicy samochód i pojechałam tam. Gdybym tylko chwilę pomyślała, przy źródle ktoś był i to nie mój przeciwnik, a trzech innych adeptów. Nie podjęłam walki. Postanowiłam wracać do domu samochodem, który zresztą okazał się być kompletnym złomem. Szybko zorientowałam się, że ruszyli za mną w pościg. Próbowałam kamuflażu bez powodzenia. W dodatku musiałam utrzymywać auto na chodzie za pomocą czarów. Jechałam najpierw na północ, kierując się najkrótszą drogą do Zugaramurdi. Była paskudna pogoda. Środek nocy. To jest górzysty teren, a ja nie jestem dobrym kierowcą. Przed Almandos jest długi tunel. Zaczęli mnie w nim doganiać, przycisnęli mnie. W ostatniej chwili wypuściłam kilka fantomów. Udało mi się ich zdezorientować, ale sama wiesz, ile mocy potrzeba na zrobienie dobrego fantoma. Kiedy ich zgubiłam, odbiłam na zachód. Wpadłam na zaniedbaną górską drogę. Po dwóch kilometrach nie dało się jechać dalej. Samochód po prostu się rozpadł. Miałam już w sobie tylko tyle mocy, żeby otworzyć kanał i zaczerpnąć z mojego źródła z małym naddatkiem. Byłam wciąż kilkadziesiąt kilometrów od domu. Postanowiłam zbadać teren. Wysłałam jednego z moich motyli. O świcie doleciał na miejsce i zobaczyłam, że mój przeciwnik już tam na mnie czekał. Miał opatrunki na rękach i głowie, czyli był w gorszym stanie niż ja. Gdybym ruszyła z nim od razu w Pampelunie, byłoby po nim. A teraz on był przy moim źródle, a ja nie mogłam podjąć walki. Podleciałam bliżej, żeby uchwycić jakieś szczegóły. Wyczuł mojego motyla i zniszczył go. W ostatniej chwili zobaczyłam jego naszyjnik. Wewila chwyciła leżącą na stole serwetkę i ołówek i wykreśliła nieregularny promienisty symbol. Widziałaś kiedyś coś takiego, Kyna? Kyna pochyliła się nad rysunkiem. Przypomina to Hilarii, baskijskie kamienie nagrobne. Tylko z pozoru. Ich symbole są symetryczne, a ten jest bardzo zdeformowany. Musiałabyś zapytać kogoś ze starszych w kręgu, ale to na razie nie wchodzi w grę. W każdym razie tylko tyle się o nim dowiedziałam. Zrozumiałam, że sama sobie nie poradzę. Wróciłam do domu pieszo, wędrując dwa dni przez góry. Przespałam się kilka godzin, spakowałam parę najważniejszych rzeczy i wynajęłam taksówkę do lotniska w Pampelunie. Lotnisko było obstawione przez tamtych. Zużyłam resztkę mocy na to, żeby ich zmylić, ale przy okazji weszłam na deficyt. W samolocie zaczęłam słabnąć. Po wylądowaniu wysłałam wiadomość do ciebie. Na szczęście kilka tych motyli mam zawsze gotowych. Ostatnie, co pamiętam, to że wsiadałam w autobus na Wiktoria. Kyna milczała przez chwilę, skupiając się na poprawianiu serwety i zgarnianiu z niej okruchów. Wreszcie położyła ręce na krawędzi stołu i spojrzała na wewile w taki sposób, że ta aż skurczyła się na krześle. Zdajesz sobie sprawę, w co mnie wpakowałaś we Wila? Dowiaduję się, że na południu pojawia się wroga grupa, mająca dostęp do trudnych nawet do oszacowania ilości mocy. Jeśli zataję tę wiedzę przed kręgiem, będę winna zdrady. Jeśli powiem im o tym, będę musiała wspomnieć też o Tobie. Krąg Ciebie przesłucha, a gdy wydobędą z Ciebie chociaż ćwierć tego, co mi powiedziałaś, to Ty zostaniesz uznana za zdrajczynię. Rianon, nie zabije Cię tak po prostu usmażycie żywcem dla przykładu. Nie żartuję. Nie masz pojęcia, jak tutaj zrobiło się ciężko. Tracimy źródło za źródłem. W miastach zajmują je ludzie, poza miastami prawie wszędzie rządzi gałąź. Młod współpracuje w Anglii z masonami. Może nie posiadają takiej władzy jak u generała Franco, ale wszędzie mają oczy i uszy. Czy ty w ogóle pomyślałaś, co chcesz teraz zrobić? Pomóż mi odzyskać moje źródło Kena. Przenieś się ze mną do Hiszpanii. Znajdziemy potężne źródło również dla ciebie. Wtedy poinformujemy o tym krąg, ale z pozycji siły. Oddamy im jakąś część terenów Hiszpanii, żeby mogły się wzmocnić i odepchnąć gałąź wierzby. Jeszcze będą nam za to dziękować. Kyna przecząco pokręciła głową. Uniosła prawą dłoń do góry, uciszając wewile. To jest bardzo słaby plan, ale wiesz co? To nie ma w tej chwili znaczenia. Ja mam do wykonania zadanie, włożyłam w nie kilka lat pracy. Krąg spodziewa się po mnie efektów. Dzisiaj w nocy muszę zaczerpnąć z mojego źródła. Tu, na Maswell Hill. Pojutrze jest dla mnie decydujący dzień. Na tym muszę się skupić. A teraz przez to wszystko nie mam nawet tyle mocy, żeby bezpiecznie otworzyć moje źródło i zaczerpnąć. Dzisiaj wieczorem będziesz musiała mi dać wszystko, co masz. Wejdziesz w deficyt na parę godzin. Oddam ci z nawiązką przed świtem. Wewila pobladła z przerażenia. Wiem, że nie masz ochoty na powtórkę z dzisiejszego poranka. Wewila, ale jeśli chcesz ujść z tego z życiem, to jest to twoja jedyna szansa. Nie o to chodzi, Kyna. Ja. Nie miałam pojęcia, że oddałaś mi ostatnią rezerwę. Dzisiaj rano musiałam się z kimś skontaktować tam, w sukaramurdi. Wyjechałam nagle bez pożegnania. Zużyłam wszystko, co mi dałaś. Przepraszam. Kyna wstała od stołu. Przywołała do siebie swoje kotki Berenikę i Japamę które natychmiast przybiegły z kuchni i stanęły po jej obu bokach. Kyna wykonała delikatny, prawie nieznaczący gest ręką. Kamuflaż opadł. Dwie ogromne tygrysice zachrypiały nisko, przyjmując bojową postawę i wyszczerzyły kły w kierunku Wewili. Podaj mi jeden powód, dla którego nie powinnam teraz w tej chwili oddać cię w ręce Rianon. Wewila zastygła, patrząc na Kynę swoimi wielkimi zielonymi oczami. Gestem ręki wskazała, że chce coś wyjąć ze swojego plecaka. Kina skinieniem głowy pozwoliła na to, ale tygrysice skróciły dystans, gotowe w ułamku sekundy skoczyć. Rudowłosa ostrożnie, tak by nie sprowokować bestii, wyjęła z bocznej kieszeni plecaka niewielki przedmiot. Jeśli myślałaś, że zmarnowałam resztkę mocy, żeby wysłać pożegnalnego causa jakiemuś gitarzyście flamenko, to się mylisz. To jest prawdziwy powód. Moja motywacja do wszystkiego, co przez ostatnie lata robiłam. Kyna ostrożnie wzięła z jej ręki skórzany portfel. W środku, w plastikowej ramce, znajdowała się fotografia. Czarnooka, ciemnowłosa dziewczynka, w szerokim uśmiechu, pokazująca dziury po poprzednich mlecznych zębach, utrzymywała w powietrzu nad wyciągniętymi dłońmi kamień wielkości piłki tenisowej. To Amaja, moja przybrana córka. Znalazłam ją. Gdy miała półtora roku, u wlotu jaskini prowadzącej do mojego źródła. Rodzice musieli zorientować się, że posiada dar, przerazili się i postanowili się jej pozbyć. Baskowie nazywają tę jaskini Infernuko Ereka, piekielna rzeka. Rzeka prowadząca do piekieł. Wiem, że to nie pierwsze dziecko, które tam trafiło. Znajdowałam tam wcześniej kości, niektóre sprzed kilkuset lat. Nie mogłam jej zostawić. Kyna patrzyła na zdjęcie jak urzeczona. Jadąc do Pampeluny, zostawiłam ją pod opieką niani. Musiałam upewnić się, że jest bezpieczna i powiedzieć jej, że po nią wrócę. Te grysice, reagując na niewidoczny sygnał, cofnęły się, znów objął je kamuflaż. Dębowy zegar w stylu Arts and Crafts, wiszący nad kominkiem, wybił południe. Jeśli chcesz dotrzymać słowa swojej córce we wila, przygotuj się na piekielny wysiłek. Mamy 12 godzin, żeby uzbierać całą jednostkę z retencji.